Lubam, która pokazuje jak właśnie jest to takie zblatowanie ludzi, jak oni się, jak oni się, jak ta żaba jest gotowana przez te systemy autorytarne. Dzisiaj jest to bardzo na czasie, bo moim zdaniem to się właśnie dzieje w Polsce. Ja to obserwuję, w, w, ja to obserwuję wśród tak zwanej inteligencji, która już się nie interesuje, o ile się kiedykolwiek interesowała, bo wiecie, da się żyć. A ci, którzy się interesują, to mogą dostać kuku, nie dostaną lepszej pracy, nie zostaną zatrudnieni, a potem może zostaną wywaleni z roboty, gdzieś tam zdechną biedni albo będą jakimiś, będą jakimiś dzieciami, tak jak ten sławny. Tak jak ten sławny Autor pana Kogito, czyli, czyli Herbert, o którym znowu wszyscy wszyscy mówią, prawda, wielki poeta, no ale nie wiem, ile osób naprawdę rozumie, co on miał na myśli. Takie tutaj, będę się tutaj wywyższał, przepraszam was bardzo, ale pewnie sporo osób, oczywiście, rozumie, bo widzę, że rozumie, ale całe masy nie rozumieją, tylko gdzieś tam klepią. No więc skończycie źle i y, możecie, nie wy, nie wy, można skończyć źle i tak to jest. I Bam odnosi to też do, pokazuje tu też kilka bardzo ciekawych przykładów. Zaczyna od, od dysydentów w nrd -owskich. Dla amerykańskiego czytelnika może to jest słabi zrozumiałe, ale dla nas oczywiście bardzo dobrze, bo my blisko NRD mieszkaliśmy. Artykuł się skończony czyta oczywiście bardzo dobrze. O to taka myśl, on jest długi, słuchajcie, jego się w ogóle Długo czytam, chyba ponad godzinę czytałem ten artykuł, jeżeli, jeżeli nie dwie, chociaż, tego tak powiedziałem, on jest świetnie napisany. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio coraz więcej portali zamieszcza pod artykułami, albo raczej popełnieniami różnych pseudo-dziennikarzy, dostarcza, dostarczaczy kontentu dzisiaj. Pisać zresztą każdy może, e Bułka i co chce. Ile czasu zajmie czytanie? 3 minuty, 4 minuty, nie wiem, słuchajcie, co za upadek po prostu. No ten artykuł zajmie Wam dużo więcej niż 3 niż minuty, jak sądzę, bo też go trzeba czytać. Czytając, przemyśleć, chociaż, jak powiedziałem, jest bardzo dobrze napisany. I ona tutaj się powołuje na kilka przykładów. Właśnie pisze NRD, o NRD, później pisze, później pisze o tym, jak się to działo w innych państwach autorytarnych. Ale ciekawa rzecz, że ona też odnosi się, do, odnosi się do książki, do tekstu Czesława Miłosza, Zniewolony Umysł. I Czesław Miłosz, ona bardzo ciekawą rzecz tutaj pisze, zwraca na nią uwagę i o tym też mówi ostatnio Farid Zakaria w swoim Global Public Square, który pewnie też był poruszony tym tekstem, bo też go czytał wyraźnie, jak my, może słucha ryzykonomię. Ona zwraca uwagę na to, o czym, na co zwrócił oczywiście uwagę miłość. No, poeci rozumieją takie rzeczy. Że, że to zblatowanie z systemem w pewnym momencie da jednak taki relaks, taką ulgę. Ci, którzy w końcu jednak się zgodzą, e, przestaną pisać o tej polityce, mówią, a to się nie da zmienić, da się żyć, to oni też są już tacy bardziej wylaki, wyrelaksowani, e, lepiej im się żyje po prostu. No to, I to jest prawda. Tak? To jest prawda. To jest niewątpliwa korzyść z tego zblatowania, pomijając różnego rodzaju korzyści ekonomiczne. I to się niestety teraz dzieje, tak? Po pięciu latach doszliśmy w Polsce do jakiegoś takiego już strasznej sytuacji, kiedy zakuwa się ludzi, zawieszają jakichś plakatów o tym jednym panie. Nie nie tym, o tym drugim, który po prostu kłamie w żywe oczy i to po prostu takie manipulacje. No, to straszne rzeczy się dzieją, za chwilę w ogóle nie będzie żadnej wolności zgromadzenia, później się zabiorą za wolną prasę, która jeszcze gdzieś tam została i w ogóle nas tutaj zaorają. To ma oczywiście. swoje Efekty, bo w dalszym ciągu artykułu, oczywiście no to jest um, autorka amerykańska, choć zdaje się mieszka z radkiem w Polsce. Ona to odnosi do sytuacji w Stanach Zjednoczonych i podaje bardzo dużo ciekawych faktów dotyczących rządu, rządów Donalda Trumpa. Wskazuje na to, o czym my też mówiliśmy, że to, że w Stanach Zjednoczonych jest teraz taka masakra z, z COVID-em, właśnie wynika z głupoty tego człowieka, z tego co on zrobił. Rozpieprzył tam wszystko. Rozpieprzył przecież to świetne CDC, Center for Disease Control and Prevention, czyli świetny amerykański sanepid. Poza trudnią różnych buców po prostu, naprawdę, ona podaje przykładów jakich kierowców ciągników. Widłowych, których porobiono jakimś tam prawie ministrami w rządzie i rynkiem idiotów, no nie wydaje się wam to jakoś znajome. No i jak teraz przyszło czas próby, no to ci idioci oczywiście nie potrafią sobie poradzić. No i się zrobił totalny burdel, zmarło ponad 100 tysięcy osób, a niekoniecznie musiało, tak? No pewnie byłyby ofiary, tak. Czyli, czyli to jest oczywiście ta stara prawda, że to, co, że, 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 że to kto rządzi, kto jest liderem, jakie, jaką politykę prowadzi, ma później wpływ na życie każdego człowieka, ale ludzie oczywiście tego nie rozumieją, łatwiej się zblatować systemem, nie narażać mu się. Chociaż, jak tutaj stawia tezę, historia oceni tych, których się, tych, którzy się, tych, którzy się nie zgadzali i oni pewnie trzymają jakieś laury, prawda? To sławne, chwała, chwała zwyciężonym, ta Gloria Victis. Tylko co im po tym, prawda? No i o tym pięknie pisał zresztą Herbert, prawda? Nie miejmy złudzeń, więc Wam polecam ten tekst. Zamieszczę jeszcze link do niego. Warto go moim zdaniem przeczytać, jeżeli chcecie sobie zepsuć nastrój albo popsuć nastrój, zależy jak to spojrzycie. Bo ja już od dawna stawiam tezę, że to sławne czytanie, którym się tak chwalą wszyscy, ale czytanie ze zrozumieniem trochę inne to wcale nie jest fajne, prawda? Lepiej nie czytać, nie wiedzieć, bo od tego tylko drżenie rąk później, spocony kark i w ogóle myślenie, co to się w ogóle dzieje, jak nie czytacie. Jest relaks, jest ten stan zniewolonego, ale jednak szczęśliwego umysłu. Zresztą to też było, pamiętacie, zadresowane w tym filmie Matrix, prawda? Kiedy jeden gość, który się tam buntował, w końcu wolał wziąć od Matrixa tą, nie pamiętam, którą, niebieską czy czerwoną tabletkę i się lepiej, lepiej poczuć. Ну. No. i wam również polecam. I to by było na tyle. Ale, ale, ale... Nie, jeszcze nie teraz. Oczywiście świnka mi przypomina. Jeszcze będzie cytacik. Bo jak wiecie, że ten mój blog, to ja tutaj różne rzeczy sobie pozwalam robić. Cytaty lubię. I znalazłem teraz taki cytat, który jest moim takim trybutem dla, dla kilku panów. Jeden pan na przykład się nazywa Żurek. Drugi pan się nazywa Tuleja. Trzeci pan nazywa się Juszczyszyn. I muszę powiedzieć, że to są naprawdę dżolerzy no, nieźli i szacun, naprawdę szacun. O ich, oczywiście o nich inteligencja polska mówi mało. Jakieś tam dziadki, babcie, emerycie latają i machają, którzy pamiętają komunę, ale młodzi i ci już, można powiedzieć, którzy ulegli tej e, e, miłoszowskiej, można powiedzieć, e, czy opisane przez, Miłoszowska, przy, przez Miłosza, Miłosza, czy Sława Miłosza, chorobie e, umysłu, o tym mniej mówią, bo przecież to by tylko powodowało dyskomfort. No więc to jest mój taki trybut. Trybut po, pochodzi ten cytat z książki, o której mówiłem Ernesta Hemingwaya e, zbioru jego reportaży, sygnowano Ernest Hemingway i przyszła mi tak na myśl, jakbym tutaj mógł zaadresować to, co ci ludzie robią przyszedł mi na myśl taki reportaż dotyczący wojny w Hiszpanii była taka wojna przed II wojną światową tam zresztą walczył nasz generał Walter ja chodziłem w ogóle do szkoły podstawowej imienia generała Waltera no, co tam nam opowiadano, jakie dzieciom niesamowite historie jak on to się kulą nie kłaniał po, 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 poszedł się myć ów generał Walter w Wiśle a później się, że on po prostu był nawalony bo no właśnie bo lubił sobie tam popijać i poszedł się tam gdzieś, pewnie wpadł do rzeki w końcu go gdzieś tam w Baligrodzie zastrzelili rzekomo, rzekomo właśnie jacyś tam leśni ludzie, a się to okazało, że to prawdopodobnie byli konkurenci ze służb. No właśnie, on był w tej Hiszpanii, tam, tam podobno walczył, zresztą sporo Polaków tam też walczyło i pewnie też w dobrej, w dobrej wierze, bo to było jednak wtedy ten czas walki z faszyzmem, a z drugiej strony tam oczywiście komuniści się pojawili, no ale bardzo, bardzo krótko, to takie nawiązanie i przyszedł mi taki właśnie artykuł, którym chciałbym oddać trybut, że tak powiem, tym, tym dziennym panom, którym wcześniej, który wcześniej wymieniłem dotyczący artykułu, nie artykuł, reportaż nosi tytuł Szoferzy, tak? Szoferzy z Madrytu. Szofer to jest oczywiście taki kierowca. Szoferzy, którzy wozili w tym czasie Ernesta Hemingwaya, który był tam, który był tam korespondentem. I taki cytacik, jeżeli chcecie wy, wy, wyczytać, idzie mniej więcej taki: on opisuje pewnego takiego szofera z armii republikańskiej, który w owym czasie woził również Ernesta Hemingwaya na front. O, co on pisał o Hipolicie i to ja tak sobie mi przyszło, czyli tym szoferze odważnym, i to jest mój taki trybu dla, dla panów trzech, panów Żurka, Tulej, Juszczyszyna i paru i wielu też innych, których tutaj nie wymienię. Cytuję: Hipolito walczył przy zdobywaniu kosza Montana w pierwszych dniach wojny i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Przez ostatnie 20 lat był działaczem związkowym w socjalistycznym związku zawodowym UGT. Kiedy go zapytałem, w co wierzy, powiedział, że wierzy w Republikę. Był naszym szoferem w Madrycie i na froncie podczas dziewiętnastodniowego bombardowania stolicy, które było niemal zbyt ciężkie, by o nim coś napisać. Przez cały czas był twardy, jako skała, z której zdawał się być wyciosany, solidny jak dobry dzwon, a regularny i dokładny jak zegarek kolejarza. Uprzytamiał człowiekowi, dlaczego Franco nie zdobył Madrytu, kiedy miał szansę. Hipolito i inni jemu podobni biliby by, się o każdą ulicę, o każdy dom, dopóki ktokolwiek z nich pozostałby przy życiu, a ostatni spaliby, spaliliby miasto. Są twardzi i są sprawni. To ci Hiszpanie, którzy niegdyś podbili świat zachodni. Nie są romantyczni jak anarchiści i nie boją się umrzeć. Tylko nigdy o tym nie wspominają. I to byłoby na tyle. Żegnam Was kochani. Do usłyszenia wkrótce bye 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 bye.